gratuluję na wstępie trenerowi Ciasto w dzisiejszym meczu. Podsumowując ten dzisiejszy mecz, wiadomo, w jakiej sytuacji znajdują się oba zespoły i jak potrzebne są te wymierne efekty naszej gry w postaci punktów. Dzisiaj komplet punktów zainkasowała drużyna Elanu Toruń. Mieliśmy swój pomysł na mecz i myślę, że gdzieś ta pierwsza połowa zadecydowała o tym, jak ten mecz się potoczy dalej. Prawdopodobnie, gdyby bramka do szatni się nie przytrafiła, bo stałem w pewnym momencie, gdy ten mecz mógłby się ułożyć troszeczkę inaczej. Rozmawialiśmy w szatni, umówiliśmy się na coś konkretnie, na drugą połowę. No jednak 5-8 minut zależyło o tym, że ten mecz ustawił się tak jak Państwo wszyscy widzieli. Próbowaliśmy poszukać swoich sytuacji, poszukać prowadzenia piłki przede wszystkim w pole karne, bo tego nam zabrakło w pierwszej połowie. Dużo się działo, może dużo nie, ale było kilka sytuacji, które gdzieś się wydarzyły w okolicach pola karnego Elany. Jednak ta piłka się w tym sercu nie znalazła, a gdyby się znalazła, to trudno ocenić teraz, co by się wydarzyło. No, w drugiej połowie kilka razy piłka w pole karne się znalazła. Jedna sytuacja, może nie do końca 100%, rzut karny, drugi rzut karny, no, tak szukaliśmy swoich sytuacji. Też była szansa na to, żeby wprowadzić do zespołu młodych chłopaków, którzy gdzieś też potrzebują paru minut, nabrać doświadczenia. No, była ku temu okazja, to wspomnieliśmy się, żeby takie zmiany zrobić. Tyle. Dziękuję. Poproszę Arka Czajkowskiego o opinię o tym meczu. Natomiast najpierw powiedz proszę, co ci się stało, bo musiałeś zejść z kontuzją, jak bardzo poważny jest to uraz. Co mi się stało, to w zasadzie jeszcze nie wiem. Podejrzewam, że jest to ta sama kontuzja, przez którą nie grałem i opuściłem pierwszą część sezonu. Najprawdopodobniej mięsień głowy uda, naciągnięty, ale więcej będę wiedział w poniedziałek. Dla mnie to jest trochę trudna sytuacja, bo współpracowałem z fizjoterapeutą, wzmacniałem tą nogę. Chciałem być zespołem, bo wiem, że wchodzimy w decydującą część sezonu, a wraca ta sama kontuzja. Tak naprawdę nie wiem, dlaczego to się stało. Może coś zrobiłem źle, może nie zrobiłem, może czegoś nie zrobiłem, a połowy meczu tak naprawdę nie widziałem. Do tej minuty, które grałem, wydawało mi się, że jesteśmy zespołem lepszym, że zespół ze Sferenga nie był w stanie nam zagrozić i uważam, że mimo tego, że nie ostrzegliśmy się błędów, byliśmy zespołem lepszym i zasłużenie wygraliśmy. Dziękuję. I trener? Gratulacje dla drużyny przede wszystkim. Kiedy wygrała się 5-2, no to jakby wynik sam wskazuje na to, że ten mecz był pod kontrolą, tak? Ale jak tu trener wcześniej podkreślił, że Unia szukała swojej sytuacji i tak je stworzyła. No, daliśmy im do tego możliwość i za to na pewno będę miał pretensje do zawodników, bo dla mnie jest szczególnie ważne, żeby zachować koncentrację i taki bramek nie tracić z punktu widzenia kibica, tak, na pewno taki mecz obfitujący wiele goli jest atrakcyjny, tak, ale jeżeli chcemy dalej ten bój toczyć i grać o życie, no to no musimy być szczelniejsi w tej obronie, musimy lepiej reagować, musimy w pewnych momentach uspokoić tą grę na tyle, opanować, żeby no nie było takich sytuacji jakichś tam nieprzewidzianych i niepotrzebnych rzutów karnych i tak dalej. Ja powiedziałem przed meczem, że Unia Stwarzy do tej pory legitymuje się jednym punktem w tej rundzie strzelonymi dwiema bramkami i 18 straconymi, tak? To dawało 0,33 współczynnik strzelonych goli na mecz, tak? A gdyby nie Hubert Świtalski, który obronił rzut karny, no to strzeliłaby ci 3 bramki w meczu i to jest niepokojące dla mnie. Oczywiście zwycięzców się nie sądzi, ale my musimy się nad tym głęboko zastanowić, musimy przeprowadzić analizę, dlaczego tak się dzieje. No bo nie w każdym meczu się zdobywa grant bramek i tu kiedy przyjdzie zdobyć jedną bramkę i utrzymać ten wynik, na pewno ta koncentracja będzie szczególnie potrzebna. Cieszy to, że widziła bardzo dużo grupa młodych zawodników, tak? Jak dwóch młodzieżowców w składzie i praktycznie to cała ławka była z zawodników młodzieżowych, z wyjątkiem Maćka Kota, większość z rocznika 98-99. Debiut po środowym meczu, gdzie rozegrał 90 minut zawodnik juniorów Mateusz Szafran dostał znowu swoją szansę i uważam, że zaprezentował się ciekawie.
Fajnie jest, że kolejni pukają nie tylko Grudziński, nie tylko Wojnowski, Karbowski, ale są i kolejni, którzy zgłaszają aspiracje. To są trudne momenty dla tych chłopców i wtedy, kiedy trzeba grać o życie, kiedy trzeba wytrzymywać psychicznie, to u boku jakichś doświadczonych bardziej graczy jest na pewno to łatwiej, ale w środku pola od kilku spotkań ten ciężar jakby spoczywał na Mateuszu Grudzińskim i gdzieś tam widać było, że ten chłopak ciężko to znosi. Dałem odpocząć meczu pucharowym. Dziś dostał znowu szansę od pierwszej połowy i myślę, że dobrze, że są kolejni, bo to gdzieś tam się na pewno rozłoży. To jeszcze tylko zapytam o kontuzję Piotra Harzewskiego i Roberta Kłosa. Kiedy oni wrócą do gry? Kontuzje, o tych kontuzjach żeśmy jakby zapomnieli, tak? Nie wspominamy zbyt wiele, gdzieś tam czyta się w tych mediach lokalnych, że inne zespoły, jakieś, ktoś przechodzi grypę, przeziębienie, podkręci staw skokowy i jest jakiś wielki tam problem, z tego się dzieje, tak? My musimy też pamiętać, że kluczowy nasz zawodnik Marcin Kajca wypadł na minimum 6 miesięcy, tak? Bartek Gruby na minimum 6 miesięcy, Przemek Pyszak również i tu jest problem. Robert Kłos, który gdzieś tam dobrze zaprezentował się na początku sezonu. Mam kontuzję, łapie, nie może wyjść, wyleczyć z jednej, wchodzi w drugą. Piotr Karzewski naderwał brzuchaty mięśnie łydki i to jest taki trochę uraz nieprzyjemny, który gdzieś tam na pewno rozłoży się w czasie. Także my też jesteśmy gdzieś tam osłabieni, ale łatamy tym, czym się da. Na razie ta liczebność jest odpowiednia. Posiłkując się z zespołem juniorów, władzownikami, byliśmy w stanie zestawić 18 meczową. Trud ligi jest jeszcze bardzo duży, ale myślę, że wystarczy nam sił i do końca sprostamy zadaniu.